Sławomir Świerzyński, 57L. Nie mógł już dłużej tego ukrywać. Do tej pory Sławomir Świerzyński znany był głównie jako lider i gwiazda popularnego zespołu disco polo Bayer, Full. Jednak działalność artystyczna to nie jedyne pole, na którym realizuje się muzyk. Reklama jest też rolnikiem oraz politykiem. Przez lata należał do PSL. Wspierał tę partię i startował z jej list między innymi do parlamentu i sejmiku województwa mazowieckiego. I właśnie polityka sprawiła, że jakiś czas temu Sławomir zdobył się na bardzo osobiste i trudne wyznanie. Wszystko zaczęło się od tego, że Świeżyński postanowił odejść z PSL. Swoją decyzję umotywował tym, że nie ma w nim zgody na to, żeby jego dotychczasowa partia zawarła koalicję przed. Wyborami do Europarlamentu z innymi partiami opozycyjnymi. Ale to nie był jedyny powód. Gdy Sławomir Świerzyński miał 11 lat był na koloniach w Darłówku nad Morzem i tam był molestowany. Przez lata wyparł z siebie te złe przeżycia. One jednak powróciły. Lider Bayer full w rozmowie z radiem RMF i telewizją Polsat powiedział, że osoby, które go molestowały, to dwaj bliźniacy którzy według niego obecnie są związane z PO. I właśnie podczas jednego z takich politycznych spotkań spotkał ich. Wyszedłem szybko, bo tak byłem zbulwersowany. Takie rany są nie do zagliźnienia. W żadnym wypadku, powiedział świeżyński Takie doświadczenia są dla osób molestowanych bardzo bolesne. Pozostają w człowieku do końca życia, często skrzętnie ukrywane. Sławomir, świeżyński zdecydował się na ujawnienie tego faktu po wielu latach, w gorącym momencie politycznym. Dlatego też jego słowa są mocno komentowane. Zobacz więcej materiałów z życia gwiazd.